Dzień dobry. Można powiedzieć takim francuskim śniadaniem świtam. Oczywiście nie sam rogalik, no bo byłoby mu smutno. W towarzystwie raźniej, nie? Będzie kawka. Ale dzisiaj tak postanowiłem. Jestem lekko niewyspany, to tak, żeby rozpieścić własne 4 litery. Tak sobie pomyślałem, że zrobię małą modyfikację. Rozetnę tutaj kolegę, zrobię mu małą operację. Rozetnę. Nafaszeruję go trochę. Tym. A później będzie. Mam tę moc. Mam tę moc. I niemoc. Bo potem jak już się najem takiego czegoś, to będę się nadawał tylko na łóżku. To moja zmywarka. Kurczę, tak ustałem tutaj z kuchni, ale cały czas słońce daje. No i tak trochę mnie tak oślepia. Fajny kaftan. Ta krema z góry jest przepyszna. Uwielbiam. I to taką ma sporą tą kremę. Zresztą widać, nie? Widać. To jest czarny kaftan, taki jak ja lubię. Pod cała imprezka. Wyspaliście się? Mam nadzieję, że tak. Bo ja to tak dzisiaj nie do końca. Ja jestem taki sflaczały. A jeszcze zaraz przede mną rewolucje kuchenne. Będzie się działo. Impreza na całego. No. Nic nie sprawdziłem, ani wiadomości nie sprawdziłem dzisiaj, ani nic. No jakoś tak... Nie mrawi jest tym jeszcze. Muszę się rozbudzić. Rozbudzić jak rozbudzić, ale muszę naprawdę się wziąć za te kuchenne rewolucje, bo dzisiaj też lecę na popołudnie do pracy. Tak w ogóle to, jejku, o, zapomniałem, muszę wyciągnąć z szafki takie, wiecie, obrusy małe, obrusiki małe z jajkami, wiecie, w sensie takie wielkanocne. Więc takie coś muszę ogarnąć z szafki. No to jest czyste, tak? Ale może będę chciał odświeżyć. No na pewno przeprasować jeszcze. No i jutro jak będę robić w pokoju kurze, no to już można poustawić te serwiteczki i jajowate. Znaczy, ja w przeciwieństwie do świąt Bożego Narodzenia przy wielkanocnych, no nie czuję tej takiej magii, wiecie, tego nie mam. Czyli, że już niektórzy tydzień temu już sobie kupowali jakieś jajka, króliki, coś tam. Ja tak nie. Przy świętach Bożego Narodzenia to tak. Ja już 10 grudnia mogę choinkę ubierać, serwetki kłaść, poszewki zmieniać i stawiać inne pierdółki. Natomiast w przypadku świąt wielkanocnych to nie do końca. No jakoś tak... Nie. I tak właśnie teraz mi przyszło do głowy, że gdzieś trzeba wyciągnąć te serwetki. No i koszyk z piwnicy. Jezu, jak ja wejdę do tej piwnicy, to będzie... Szaleństwo dnia i nocy. Moje banany zaczynają wyglądać źle. Czyli można powiedzieć, że tym razem, tylko że to partia z Biedronki, no to okazała się być gorszej jakości, bo szybko się takie zrobiły. Dobra, dzisiaj wsunę. Teraz odgrzeję koleżkę, odgrzeję, najpierw go nafaszeruję, a potem go wsadzę do mikrofalówki na opalanie. Będzie ekstra czekolada. A jak? Także dobra, biorę się, bo to nie ma co. Czym szybciej zrobię, tym szybciej będę miał spokój. Thank you.
uciekaczka, no każdy zna, a jak ktoś ma inną, to to nie ma znaczenia. Ja wyciągam ten plastik, jak jest tutaj zaśnieżały takim kamieniem, wiecie, taki mały osad z kamienia, to mam zawsze tą wodę z octem. Czyli moja proporcja to jest taka. Pół butelki octu, drugie pół zimnej wody. Wstrząsam i jest eliksir jak znalazł. Do na przykład kranów, tu można spsikać ładnie, jak się zrobi kamień, to schodzi. Tak samo tutaj na tej podstawce, no i na innych tam elementach z kamieniem, wiadomo. Na przykład w łazience, baterię czy słuchawkę prysznicową. Psik, psik, brybady. Zostawić na jakiś czas, potem dosłownie wystarczy spłukać. Ja tylko spłukuję i zobaczcie, pod palcem nie czuć nic. Jest bardzo przyjemna, miła powłoka, czyściutkie. I tak powinno być. Można powiedzieć, kuchnia zarobiona na prima sort. Więc kubek kawy drugiej należy się jak psu woda. Także łyczek za wasze zdrówko. Janusz się trochę rozruszał, więc już nie jest taki śpiący. Ale jak to mówią, czas się zbliża wielkimi krokami. Ale dostałem fajną gazetkę z Selgrosa. I tutaj jest taka akcja. Dostałem bon 50 zł. Szanowni Państwo, to jest tak. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Wykorzystaj swój bon towarowy. No to nie jest głupi pomysł. Może jakieś zakupy do domku? Takie żywieniowe, albo jakąś chemię na zapas kupić i mieć? Fajna sprawa. Podarwa. Oho, ho, ale żarło. Ale żarło. Proszę Państwa. Co my tutaj ciekawego mamy? Teraz biała kiełbasa i żurek na pierwszym planie, a za chwilę we wszystkich gazetkach będą grille i węgiel i tym podobne. Więc taka sytuacja. Kiedyś lubiłem jeść do Selgrosa, ale jakoś tak mi przeszło. Dlatego, że tam nie ma jakoś super fajnych cen. Tylko tyle, że jest duży wybór. Co, jak, co. To tak jak jedziesz do Auchan. Masz mega duży wybór. Naprawdę. Co tutaj ciekawego? No nic ciekawego. Komplety, nie komplety. Nie ma nic ciekawego. Chociaż mi brakuje, bo u mnie to już od dawna nie ma, gazetek z Auchan. Jak ktoś dostawał kiedyś do skrzynki gazetki z Auchan, to no to wie, o co chodzi, tak? W sensie, że naprawdę, ja to, wiecie, jak robiłem zakupy? Brałem gazetkę, długopis i tak. Na promocji w kółko. Dalej, na promocji w kółko. Ale to, że ja tak robiłem te zakupy w kółko, rozpoczęło się od lat dziecięcych. Jak przychodziły święta Bożego Narodzenia, to czasem tak było. A co byś chciał dostać od Mikołaja? Pokaż na gazetce, bo Mikołaj patrzy, nie? No to ja też wtedy, pamiętam, takim flamastrem. Nie wiem, czy te flamastry jeszcze są w ogóle w sprzedaży. Takie wąskie, zwykłe flamastry, wiecie. Ściągało się skówkę i dookoła. Pyk, pyk. A potem się okazywało, że i tak połowy nie dostawałem tego, co chciałem. Taka jest prawda. Nie było tak dobrze. Ale za to pamiętam, jak kiedyś na targu. U nas to się nazywa targ, w niektórych miejscowościach stragany, w niektórych jeszcze jakoś inaczej. U nas to się nazywa targ, czyli tam, wiecie, stoją z ubraniami, z warzywami, z elektroniką, no fiszmasz, wszystko masz tam. No i kiedyś, jak się szło na ten targ, to jak się wchodziło na pierwszą część targu, to stały takie stoliki i na tych stolikach były powystawiane gry do, nie do PlayStation, a Boże, do Pegasusa. Do Pegasusa. Kurczę, nie przechodziłem obojętnie. No ja dla mnie kiedyś, no to tak jak i teraz, no 10 zł to mało. No i po 10 zł były te gry, tak? No na tamte czasy pewnie 10 zł to była większa wartość, wiadomo.
Ale ojejku. Jeszcze z mamą jak z mamą, to ona nie była taka łatwa do przekupienia, nie? I do domu. Gorzej z ojcem. To znaczy lepiej z ojcem w sensie, że tatuś to jednak on tam, dobra, dobra, no to masz. Tylko nie pokazuj mamie. No, także tak było. I pamiętam, jak stały te boksy z zabawkami, to i kiedyś ich naciągnąłem na kolejkę, taką ciuchcie, wiecie, nie? Tam. I normalnie z tej ciuchci leciał dym. Ja dzisiaj pamiętam, jak ja płakałem, jak z tej ciuchci przestał ten dym lecieć. Nie wiem, czy coś się tam wypaliło, czy coś się popsuło. Ciężko powiedzieć, teraz już tym bardziej nie wiem. Ale tak było, że przez jakiś czas zabawy, normalnie z komina, lokomotywy, naprawdę leciał taki minimalny dym. Tak jak z kadzidełka, o, coś takiego. A potem przestał. Boże, jak ja płakałem. O kurna, że mi się kolejka popsuła, ale ja tak kiedyś śmiałem. Jejku, to nie wiem, to był jakiś początek podstawówki chyba. To będą pamiętać bardziej ludzie mojego wieku, trochę starsi, wiadomo. Były takie Mikołaje. Mikołaj, normalnie taka zabawka, gdzieś mniej więcej takiej wielkości. Mikołaj, mój trzymał w jednym ręku prezent, a w prawej trzymał świeczkę. Która jak się go odpaliło, to ta świeczka się świeciła, nie? Zapalała się ta lampeczka. No i tak, jak się puszczało, to włączało się tego Mikołaja, to on ruszał nogami, chodził tak do przodu, rękoma tak ruszał i jeszcze jakaś melodyjka grała, no plus te elementy świecące. Jak ja żałowałem tego włączać, bo on, że baterie się wyczerpią. No to przecież zawsze ojciec mówił, że mamy komplet. Nie, bo się baterie wyczerpią, nie włączamy go, bo mi go szkoda. Pamiętam, jak dziś normalnie nikomu nie pozwalałem włączyć swojego Mikołaja. Żeby mu się tylko baterie nie rozładowały. Widzicie, jak to dzieci potrafią mieć? Już od najmłodszych lat bałem o Mikołaja, żeby mu bateria się nie wyczerpała, no. O właśnie, no. Dobra. Idę, bo to by się jeszcze przydało trochę odkurzyć. Więc odkurzę, a potem chcę usiąść trochę do komputera, bo muszę coś napisać. I trwać do tej godziny wyjścia. A jeszcze nie wiem, czy coś na obiad w ogóle mam. Żeby przed wyjściem zjeść. Ulala. Może być grubo. Dobra. Pomyślimy. No i tak to. Trochę przepatrzyłem te swoje półki z, powiedzmy tam, obrusami świątecznymi i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, to słabo to wygląda, bo faktycznie nie mam na Wielkanoc tutaj za dużego wyboru. Ale trzymam od lat, bo to jest pamiątka po mojej mamie, czyli taka trochę, można powiedzieć, rodzinna. I trzymam i cały czas w dobrej jakości jest. To jest taki, to jak to nazwać? To jest obrus, coś takiego. Taka sytuacja. No, on tam się rozwija i tak dalej, tylko że to jest takie typowo na stół kwadratowy. I powiem szczerze, że nigdy nie przyszło mi do głowy położyć go na tym okrągłym. A jutro jak będę prasować, to wezmę go, przeprasuję, położę go na tym i zobaczę, jak się będzie prezentował, bo może nie będzie tragedii, to by można było go położyć. No ja nie mam drygów do takich rzeczy, wiecie, jakieś tam obrusiki, sryki, to nie moja bajka. To też mam na stół kwadratowy, taki typowo, można powiedzieć, wielkanocny. No i tak. Sporo serwetek tych małych wyrzuciłem, już teraz mi się przypomniało, bo jakiś czas temu robiłem tam cały majdan w szafce i to, co jest, było już takie to się powyrzucało. To też jest po mojej mamie. To. I to zostawiłem tylko z tego względu, że jeszcze nie za mocno się te kolory tutaj rozlały. Bo jak tak dobrze się przyjrzeć, to widać, że tam lekkie odbarwienie jest. No ale tak spojrzałem, patrzę, no mówię, dobra, no jeszcze tragedii nie ma, więc zostawiłem, bo tam inne to już były mocno, wiecie, no to już tyle lat ma, że to jest stare jak świat. A drugie, co zostawiłem, no to jest w dobrym stanie, o. I tyle. A tak na dobrą sprawę, to i tak więcej tego nie potrzebuję, bo umówmy się, gdzie mam to kłaść? Więc bez sensu. Tutaj nie ma jakichś wielkich półek, półeczek, czy coś tam, żeby było, trzeba tego mieć więcej. Więc powiedzmy, że pod kątem świąt to będzie idealnie. Tylko wiadomo, że wszystko pod żelazko, bo to było wszystko prane. Nawet pachnie. Bo wszystko prane, jest gotowe, można powiedzieć, i hej.
Także taka sytuacja. I tyle. Gdzieś tam mam jeszcze w piwnicy taką torbę z klamotami typowo właśnie wielkanocnymi, ale chyba nie będzie mi się chciało po to iść. Po co szczerze, żebym miał teraz kilka dni wolnych przed świętami, to może bym czuł tę magię. A tak, to mi się nie chce, bo teraz cały czas pracuję. Potem co tam? Jeden dzień wolny, drugi dzień wolny, czy tam nawet tylko jeden dzień wolny. Bo chyba w poniedziałek wielkanocny też pracuję, więc ja tam... To pal licho. To nie ma jakby sensu się tutaj nawet mocno, że tak powiem, rozwodzić nad tym wszystkim. Położę to, co mam i pod kątem świąt wielkanocnych powiedzmy, że to będzie wszystko. Ot, cała historia. Nadejszła pora obiadowa. Tak, parówki, keczup, musztarda. Ale do tego Janusz dorzuci sobie ogóra. Bardzo dobre. I mam oczywiście buły. Piękne, bo one takie duże są. No ale wiadomo, bardziej napompowane niż tam w środku mają tego wypełnienia. Powiedzmy wprost. Jest to również herbatka. No i czego chcieć więcej? No obiad jak znalazł. Nie ma co kombinować, nie ma co szukać. Poza tym i tak nic innego mi się nie chce. Więc od cały ambarans. I powoli kończę, bo niestety zjem. Trzeba będzie zaraz wychodzić do pracy. Nie ma, że boli. Więc życzę wam, jutro jest piątek, miłego piątku, aby był słoneczny, w dobrym humorze, w dobrej atmosferze, aby wam się tam jutro jak najlepiej wiodło. A jak już jutro macie urlop, powiem, że niektórzy mają już od jutra urlop, to spędzicie ten dzień tak jak chcecie. Od tego wam wszystkiego dobrego życzę. I powolutku spadam, idę jeść, bo już Maciuś się upomina. No i co? I do zobaczenia jutro.